Nazywam się Lila. Uczę się w edukacji domowej. Jestem obecnie w 5 klasie. Na egzamin z historii przygotowałam planszówkę. Tutaj. I gra się tytuł Szlakiem Kobiet. Stworzyłam ją. Kobiety są, w książce na przykład jest może, są może dwie kobiety, może trzy, takie ważne, zapisane na kartach historii. Jest to na przykład Kleopatra, czy Jadwiga Antykadeńska. Stworzyłam tą planszówkę, żeby pokazać ludziom, że jeżeli chcą coś zrobić, jeżeli chcesz coś wykonać, coś takiego wow, i będziesz dążył lub dążyła do celu, to dasz radę. Może zacznę. Szlakiem Kobiet to gra edukacyjna, która dzieje się w przeszłości. Polega na wędrówce po Polsce, od Bałtyku do Małopolski, a celem jest dotarcie do Akademii Krakowskiej i rozpoczęcie nauki jako żak. Po drodze napotykacie różne przygody i trudności. Podczas swojej wędrówki poznacie losy wyjątkowych kobiet z całego świata, które żyły w okresie 3500 przed naszą erą do 1505 w naszej erze i zaznaczyły się na kartach historii. Potrzebne tej gry są plansze oczywiście, kostki, pionki oraz instrukcje z zadaniami. Instrukcje z zadaniami oraz opisy postaci kobiet. Przygotujcie plansz, następnie połóżcie pionki na polu start. Kiedy staniesz na polu z cyfrą arabską 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sprawdź zadanie w instrukcji. Jeśli na polu z koloną i cyfrą rzymską 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zajrzyj do postaci i zaczynamy. Może zacznę od powiedzenia, jakie są kobiety. Jest kobiet 8. Jest Hatshepsut, Teje, o której o Teje mało osób słyszało. Kleopatra, Dzingu. Hipatia z Aleksandrii, Ryta z Kastii. Seonduk i moja ulubiona ostatnia, Joanna d'Arc. Lubię Joannę d'Arc, uwielbiam ją, jestem jej wielbicielką, ponieważ była waleczna, dążyła do celu. Naprawdę, wow, w tamtych czasach było to nie do pomyślenia. Postawiła się nawet władcy. Podoba mi się takie życie. Dobra, więc... Może teraz zacznę stąd. Tutaj zadania są, czyli te pole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pole z cyframi arabskimi. Zadania są kot na drzewie, kupcy, karczma, rozbójnicy. Flisacy, niedźwiedź, pustelnik, drwal i myto. Mogę wrzucić jedno zadanie, które okazało się moim ulubionym. Dotarłeś do bram krakowskiego grodu. Przed bramą zatrzymuje cię strażnik. Okazuje się, że aby przekroczyć bramę grodu, jako przyszły żak, musisz zapłacić myto. Sprawdź, czy masz w sakietce wystarczającą ilość dukatów. Niestety, nie masz. Strażnicy postanawiają wpuścić cię, jeżeli odpowiesz na pytanie. Kto założył Akademię Krakowską? Nie wiesz? Cofa się o 5 kul. Jeżeli ktoś chce zagrać w tą grę, może mnie poprosić. Ja mam stronę na Lice Wysokolicyńską, może do mnie napisać. Ja wtedy wyślę zdjęcie tej planszy oraz instrukcji i zdjęcie postaci, żeby można było w to zagrać. Więc ogólnie, jeżeli chcesz stworzyć swoją grę, to za to zrób. Wystarczy, że będziesz tego chciał lub chciała, a dasz radę.
Do zobaczenia. Miłej zabawy.